rozprawiał z nimi na podstawie pism, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, jest Jezus. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, 2 i 3 werset. Jezus jest Chrystusem. Apostoł Paweł głosił Słowo Boże w synagodze. Wyjaśniał i wykazywał, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Paweł przedłożył swoim słuchaczom stan rzeczy, które są pewne i którym nie można zaprzeczyć. Boży program dla Jego Chrystusa jest jasny w wielu fragmentach Pisma Świętego. Musiał On cierpieć i powstać spośród umarłych. Apostoł przedstawił swoim słuchaczom osobę, nie nową filozofię, ale Mesjasza. Wzgardzony Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, czyli Chrystusem, według Pisma Świętego. Jest błogosławionym Synem Bożym, który jest Bogiem i człowiekiem w jednej osobie. Niezgłębiony, boski, a jednocześnie doskonale ludzki, bez skazy czy grzechu, różniący się od wszystkich innych ludzi od czasu upadku Adama i Ewy, tak mówi nam pierwsza księga Mojżeszowa, 3 rozdział. Apostoł Paweł wyjaśnił również, że śmierć Mesjasza na krzyżu była potrzebna do rozwiązania kwestii grzechu. Bóg odniósł zwycięstwo nad mocą śmierci, wskrzeszając Jezusa spośród umarłych. W rzeczywistości Jezus wskrzesił samego siebie, podczas gdy prawdą jest również to, że Bóg wskrzesił go spośród umarłych. Tylko jeden był godny, by zostać wskrzeszonym. Boży pomazaniec. Tak mówi nam list do Hebrajczyków, 1 rozdział, werset 3. Niektórzy przyjęli przesłanie Pawła i dołączyli do jego towarzystwa, podczas gdy inni je odrzucili, a nawet wywołali zamieszki. Tak mówią nam słowa Boże zapisane w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, od 5 do 10 wersetu. Jaka jest Twoja odpowiedź? Rozprawiał z nimi na podstawie pism, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, jest Jezus. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, 2 oraz 3 werset.